Witam Państwa serdecznie w kolejnym subiektywnym podsumowaniu tygodnia. Bardzo dziękuję za Państwa komentarze pod ostatnim filmem. Cieszę się, że się Państwu podobało. A co dzisiaj? Prezes Kaczyński przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Lewaki mówią stop matematyce. W sumie po co znajomość matematyki u Niemca na szparagach? Cały rząd Tuska pójdzie siedzieć. Niedziela wolna od pracy, tylko dla polityków. Taniej już było. Droższa żywność prezentem od Donalda Tuska na Wielkanoc. No i nasz stały kącik TeleExpress. Miała być rozwałka, miało być rozjechanie. Mieliśmy się dowiedzieć wielkich nowych faktów, które władza pisowska ukrywała przed nami. Mieliśmy się dowiedzieć o setkach, tysiącach podsłuchiwanych politykach i partii rządzącej, i opozycji. Co wyszło? Na samym początku kierownictwo Komisji do Spraw Pegasusa nie złożyło wniosku do premiera Donalda Tuska, aby zwolnić z zeznań objętych klauzulą tajne bądź ścisłe tajne prezesa Jarosława Kaczyńskiego. W związku z tym niektórzy członkowie tej komisji, jak Przemysław Wipler, postawili znak zapytania, czy to przesłuchanie ma jakikolwiek sens i wagę prawną. To, co powiedział pan poseł Zembaczyński, że on chce zadawać pytania o wiedzę gazetową, publiczną, jest zasadne, bo po przeczytaniu wszystkich dokumentów, które dostaliśmy komisja, nie było żadnego dokumentu, w którym byłoby nazwisko Kaczyński, który wytworzył, podpisałby Kaczyński, który byłby kierowany na Kaczyńskiego, albo w którym Kaczyński byłby wskazany jako osoba, która ma go przeczytać. W tej sytuacji my nie mamy podstawowych dokumentów i ta kolejność doboru świadków, gdy zaczynamy od wieloryba z powodów politycznych, politycznego wieloryba, bo są wybory i jest takie zapotrzebowanie, jest moim zdaniem słabe, ale jeżeli przy okazji chce ktoś łamać prawo, to jest tym bardziej słabe i nie można tego kontynuować. Poseł Trela z Lewicy tak się podniecił tą całą komisją i tymi przesłuchaniami, że na swoich mediach społecznościowych napisał, że aż sam siebie się boi. Zresztą Trela i Zembaczyński mieli być wykluczeni, ponieważ każdy z członków komisji śledczej powinien być obiektywni, a już kilka tygodni temu postawili gotową tezę, jak będą przesłuchiwać Jarosława Kaczyńskiego i że jest on winny całej aferze Pegasusa. Co się stało? Posłowie, którzy wnioskowali o wykluczenie Treli i Zembaczyńskiego, nazywanego naleśnikiem, zostali sami wykluczeni. W związku z tym poseł Ozdoba, poseł Gosek zostali wykluczeni, no bo po co komisja, która coś ma wyjaśnić? Lepiej spotykać się we własnym gronie i we własnym gronie wydawać wyroki. Oczywiście posłowie koalicji rządzącej, w tym poseł Zembaczyński, bardzo starali się sprowokować, wyprowadzić z równowagi Jarosława Kaczyńskiego, ale jak im wyszło, podsumowuje to jedno zdanie pana prezesa, a także zdjęcie w przerwie komisji, gdy spożywa wspólnie z Rafałem Bochenkiem i Mariuszem Błaszczakiem naleśniki. Wie pan, jeżeli ktoś jest w stanie nawet zrujnować naleśnikarnię, no to naprawdę. Dobrze, dziękuję w takim razie bardzo. Według lewackich pomysłów matematyka kojarzy się polskim uczniom z cierpieniem. W związku z tym najlepiej ograniczyć się do dodawania, ewentualnie odejmowania. No przecież nic więcej nie przyda się polskim uczniom na szparagach u Niemca. Matura bez matematyki. Konsultant do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży ma plan, aby królowa nauk zniknęła z egzaminu dojrzałości. I zdaniem egzamin z matematyki to nadmierny i niepotrzebny stres, a problemów psychicznych wśród młodzieży już teraz nie brakuje. Do Ministerstwa Edukacji trafiło pismo w tej sprawie. Wielu uczniów egzamin jest źródłem ogromnego stresu, a wręcz cierpienia. Cierpienia, mówi krajowa konsultantka do spraw psychiatrii dzieci i młodzieży. Zresztą całe to Ministerstwo Edukacji Narodowej jest jakieś chore. Pani ministra Mucha powiedziała, że trzeba opracować nowe podręczniki. Nawet były opracowywane, jest to świetna praktyka. 3 tomy już opracowano wspólnie z Niemcami. 4. tom jest w przygotowaniu. Pani ministra wierzy,
że będzie to świetna książka. Ale wie pan, to jest akurat bardzo ciekawy temat, bo my z Niemcami przygotowaliśmy czteroczęściowy podręcznik dotyczący tego, w jaki sposób uczyć historii naszych dwóch narodów, ale też w ogóle historii powszechnej. Z szacunkiem idziecie ze stroną niemiecką na jakiś kompromis, tak? To nie jest kompromis, to nie jest przygotowane przez naszą ekipę, to jest przygotowane przez Polskę i Niemcy przez wiele, wiele, wiele ostatnich lat. I ten podręcznik jest naprawdę wysokiej jakości. On miał co prawda czwarty tom tego podręcznika, miał przez ostatnie 8 lat problem z dopuszczeniem go do pracy z uczniami. Tak, koalicja 13 grudnia chce wychowywać naszą młodzież. Nie będą uczyć o żołnierzach niezłomnych, nie będą uczyć o Pileckim, nie będą uczyć o polskich bohaterach, ale będą pisać podręczniki wspólnie ze swoimi przyjaciółmi z Niemiec. Ciekawe, jakie będzie spojrzenie Niemców na II wojnę światową, na obozy, które były tutaj w Polsce i ciekawe, kto będzie za to odpowiedzialny. Znając ich możliwości, za chwilę dowiemy się, że II wojny światowej nie było, a Hitler to był taki facet pewnie z Marsa. A może paniom ministrom chodzi o to, żebyśmy się w ogóle nie uczyli historii, ale wtedy będziemy mieli wiedzę na poziomie kołodziejczaka. Jeden z największych przywódców w ogóle w historii świata mówił o tym, że i on tego użył, że bardzo często wojsko czy służby swoim pokazem mocy mogą też spowodować różne działanie i kiedy Karol Macedoński właśnie miał taki problem. Yes, of course. Natürlich, ja. Zbliża się 100 dni rządów Donalda Tuska. Oczywiście w przyszłym tygodniu zapewne będzie rozliczanie tak zwanych konkretów na pierwsze 100 dni. No, jak wiemy, ich nie było, ale Tusk wie, co zrobił przez pierwsze 100 dni. Tusk już wie, że za to, co zrobili Polsce i Polakom, należy im się więzienie. Zamach na TVP, zamach na polskie media, zamach na konstytucję, zamach na praworządność, zamach na prokuraturę krajową. Można by było wymieniać i wymieniać. Nie rządzą ustawami, rządzą uchwałami. Tak przywracają praworządność. W związku z tym strzelam, ale pierwsi na ławie oskarżonych będą Bodnar, Sienkiewicz, Kierwiński, no i sam Donald Tusk. Choć zapewne on ma już zaklepaną posadkę u Ursuli w Brukseli. Pojawił się i on, ekspert od sześciu króli, Ryszard Petru. W Radiu Z powiedział, że Polkom i Polakom nie należą się już niedziele wolne od pracy. Co druga niedziela, według trzeciej drogi, powinna być pracująca. Tak naprawdę idziecie wbrew nastrojom społeczeństwa. Ludzie się przyzwyczaili już do tego, że jednak większość niedziel jest wolnych. No to będzie... Dlaczego chcecie zmieniać obyczaje, zwyczaje Polaków? Ale to nikt nie musi chodzić do sklepu. Jak ma zwyczaj niechodzenia, to nikt nie chodzi. W związku z tym, drodzy Państwo, już nie będzie spotkań ze znajomymi, spotkań przy grillu, spacerów z dziećmi, wolnych niedziel, które możecie poświęcić dla swoich rodzin. Już teraz, co druga niedziela, będzie w pracy. To jest propozycja trzeciej drogi, propozycja uśmiechniętej Polski. Tak więc wszyscy pracownicy sklepów spożywczych, dyskontów, galerii handlowych będziecie musieli wrócić do pracy. To proponuje Wam marszałek rotacyjny Hołownia, to proponuje Wam Władysław Kosiniak-Kamysz, braterstwo trzeciej drogi PSL-u i Polski 2050 proponuje nam wszystkim, abyśmy co drugą niedzielę, na razie co drugą niedzielę, chodzili do pracy. Tylko politycy mają mieć wolne. Tanio to już było, powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz jeszcze przed wyborami. Zobaczcie, jak te słowa były prorocze. Już dziś wiemy, że tarcza antykryzysowa wprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości przestanie obowiązywać od 1 kwietnia. Od 1 kwietnia wszystkie podstawowe produkty żywnościowe zdrożeją o 5%. Zdrożeją o 5% VAT-u, który wprowadza koalicja 13 grudnia. Eksperci wyliczyli, że średnio miesięcznie każdy Polak zapłaci więcej w swoim koszyku o 400 zł. A od 1 lipca czeka nas podwyżka cen energii. Co to znaczy? Platforma Obywatelska, która się dzisiaj chwali tym,
że inflacja spada dzięki polityce prezesa Glapińskiego i NBP, już w grudniu będzie wzrastała. Inflacja według ekspertów poprzez te działania, a więc wyższy VAT na produkty żywnościowe, a więc wyższe ceny energii, wzrośnie o 5% na koniec roku. Tak więc witamy w uśmiechniętej Polsce Donalda Tuska. No i nasz stały kącik TeleExpress. Wstyd. Jak się okazuje, kopalnia w Turowie do zamknięcia. W trójstyku kopalni mamy 6 kopalni w Niemczech, 5 kopalni w Czechach i tylko jedną kopalnię w Polsce. W Podzięce za głosowanie za Platformą Obywatelską mieszkańcy Turowa będą mieli zamkniętą kopalnię. Ponad 2000 osób będzie musiało sobie szukać nowej pracy, a energia ekologiczna z węgla brunatnego, niemieckiego i czeskiego będzie płynąć do Polski. Wstyd. Uśmiechniętej Polski już czas. Jak podaje GUS, dane makroekonomiczne zaczynają być fatalne dla polskiej gospodarki. Import spadł o 8% w stosunku rok do roku. Eksport spadł o 5% w stosunku rok do roku. Natomiast eksport do Niemiec, tych naszych przyjaciół, spadł o 10% rok do roku. A pamiętacie, jak mówiliśmy o bezrobociu za rządów Tuska? Niecałe 15%? Chyba idzie w tą stronę. Wstyd. Kierwiński bierze się za byłego już komendanta głównego policji Szymczyka i na to miejsce proponuje pana Michała Domarackiego. Zapamiętajcie to nazwisko. Michał Domaracki, obecnie szef w biurze u Trzaskowskiego, odchodził z policji w 2016 roku, bo był inwalidą. Jak się okazuje, w 2024 cudownie ozdrowiał i znowu będzie mógł pracować w policji już jako szef całej formacji. Kiedyś był honor w policji, dzisiaj jest Domaracki. Zawsze kieruję się bezpieczeństwem mieszkańców, ale również prawem i etyką zawodową. Nigdy nie pozwoliłbym sobie na to, aby swoim zachowaniem przekroczyć granice prawa. Wstyd. Były marszałek Senatu Tomasz Grodzki w dalszym ciągu uważa się za niewinnego. Zapytany przez dziennikarza Radia Plus, dlaczego nie stanął przed sądem, powiedział, bo czuł się niewinny. Więc drogi widzu, jeżeli czujesz się niewinny, to nie idź do sądu. Dlaczego, panie marszałku, nie chciał pan, żeby wcześniej sąd niezawisły, niezależny tego nie rozstrzygnął? Dlaczego pan się immunitetu nie zrzekł? Sąd by to rozstrzygnął. Ale wie pan, miałem poczucie pełnej niewinności, więc dlaczego się miałem zrzekać immunitetu? Dlatego, żeby sąd to rozstrzygnął. Wie pan, ale to nie... trzeba powiedzieć przeciętny obywatel, panie marszałku. No on ma też te lata, też poczucie niewinności nie wystarcza. Czy dlatego, że jest pan senatorem w tej sprawie? Nigdy nie postawiono mi zarzutów, więc zamknijmy no, dlatego ten temat. Też, bo miał pan marszałek immunitet może. Wstyd. Zielony Ład dalej postępuje. W Unii Europejskiej przyjęto kolejne przepisy dotyczące Zielonego Ładu. Tym razem okazało się, że już za kilka lat nie będziemy mogli kupować nowych piecyków gazowych. W ogóle nie będziemy mogli palić gazem, bo będzie to paliwo kopalne, które będzie już nieekologiczne. Pytanie, co zrobią ciepłownie? Pytanie, co zrobią wielkie miasta? Pytanie, co zrobią zwykli Polacy, jeżeli ich przedstawiciele w Parlamencie Europejskim głosują za takimi przepisami, jedynymi, którzy się sprzeciwili przeciwko tej idiotycznej dyrektywie, byli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście PSL i Koalicja Obywatelska umyli rączki, jak mają to w zwyczaju. Wstyd. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Dziękuję za wszystkie lajki, dziękuję za wszystkie komentarze. Czytam je wszystkie. Do zobaczenia za tydzień.